Cześć. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego gadam do ciebie leżąc na podłodze w takiej dziwnej pozycji. No cóż, jeśli pamiętasz zakończenie ostatniego podcastu... Co ty tu robisz? Do kogo ty tyle gadasz, ty? No to nie dlatego. To był oczywiście żart, choć nie wszyscy załapali. Leżę sobie tutaj, bo chcę twój mózg wybić ze stałego schematu, z rutyny. W ten sposób nie tylko lepiej zapamiętasz ten odcinek, ale również łatwiej rozpoczniesz proces przemiany, przeprogramowania twojego mózgu, o którym dzisiaj opowiem. Zatem jeśli czujesz, że tkwisz w Matrixie i chcesz z niego wyjść, no to jesteś w dobrym miejscu. Nie mam wprawdzie ze sobą ani Morfeusza, ani magicznych tabletek, no ale wiesz, to był film, a ja mam dla ciebie coś prawdziwego. To co, zostaniesz ze mną? No dobrze, wracam do wygodniejszej pozycji. Przyznaj się tak szczerze. Czy po ostatnim odcinku udało ci się potrenować choć trochę obserwację własnych myśli, emocji oraz zachowań? Czy może zaraz po obejrzeniu wszystko wróciło do normalności? Albo może czekasz na bardzo konkretny przepis, taki krok po kroku, jak to zrobić? Jeśli tak, no to zmartwię cię. Takiego przepisu jak te kulinarne albo instrukcje serwisowe nie ma. Choć sporo konkretów dzisiaj się pojawi oczywiście. No ale jeśli udało ci się jakieś obserwacje poczynić, to pewnie dało się zauważyć, że w wielu momentach czujesz smutek, winę, złość albo inne nieprzyjemne uczucia, ale wcale nie dlatego, że akurat teraz coś takiego w tym momencie się dzieje, ale dlatego, że o tym myślisz albo prowokujesz takie myśli poprzez swoje nawykowe działania. Często nawet nie wiesz, nie zdajesz sobie sprawy, że czujesz się nieszczęśliwy czy winna, bo czujesz się tak przez cały czas. I to jest pewien stały, znajomy stan. Taki program, który tobą steruje. Jeśli nauczysz się zauważać i obserwować te programy, to w momencie, w którym przestaniesz nieświadomie im ulegać, a zaczynasz obserwować, to już zaczną się twoje zmiany. I nawet jeśli na początku wciąż ulegasz tym automatycznym schematom, ale widzisz je, obserwujesz w akcji, to już zaczynasz obiektywizować to swoje nieobiektywne ja. Czyli widzisz, że ty i twoje myśli oraz zachowania to wcale nie to samo. A to pierwszy i najważniejszy krok do zmiany, zwany metapoznaniem. Czyli takim obiektywnym właśnie poznaniem własnych procesów wewnętrznych, ich monitorowaniem oraz kontrolą nad nimi. Większość ludzi doświadcza metapoznania dopiero w obliczu jakiegoś kryzysu, traumy czy choroby. Te zazwyczaj tragiczne wydarzenia sprawiają, że takie osoby nagle zrywają ze swoim dotychczasowym życiem i jakby przestają się czuć sobą, nie kontynuują swoich starych nawyków, nagle przestają się spotykać ze starymi znajomymi, nie odbierają telefonu, nie chodzą do pracy czy do innych miejsc, które wcześniej chodzili na przykład codziennie. I zamiast tego właśnie wtedy dostrzegają, kim byli i jak destrukcyjnie sami na siebie działali. Bo właśnie wtedy, kiedy przestajesz być sobą i czujesz się obco w swoim życiu, możesz na nie spojrzeć jakby z zewnątrz, innymi oczami, z innej perspektywy. I dopiero wtedy jesteś w stanie zacząć coś w tej całej układance zmieniać. No więc podobnie jak w poprzednim odcinku, zapytam cię, po co czekać na traumę, kryzys czy chorobę? I zmieniać się w tak drastycznych okolicznościach, skoro możesz to samo zrobić już teraz i zmieniać się mając za okoliczności piękną wizję swojej wymarzonej, wspaniałej przyszłości. Bo obojętnie w jakim jesteś wieku, stanie, jaką masz sytuację i tak dalej, to zawsze masz przed sobą jakąś potencjalną, wspaniałą przyszłość. Wystarczy tylko zamiast bardziej wierzyć w swoją przeszłość i na jej bazie w sposób mocno ograniczony przewidywać przyszłość, to zacząć wierzyć w swoją przyszłość i na tej bazie kreować swoją rzeczywistość. I wiem, że to brzmi trochę nierealnie i tak wzniośle, ale jest całkowicie możliwe i pokazują to nie tylko badania czy efekty pracy Joe Dispenzy, ale również cała nowoczesna neuronauka, fizyka kwantowa, czy nawet statystyki albo raczej historie ludzi, którzy już to osiągnęli. No i nasze z Gosią doświadczenia. Zauważ, że większość ludzi uwielbia opowiadać historię ze swojej przeszłości, ale bardzo mało kto uwielbia opowiadać historię ze swojej przyszłości, czyli pomysły, plany, marzenia. A ja właśnie do tego cię namawiam. Zacznij żyć swoją wymyśloną, najlepszą wersją przyszłości.
i to na niej skup swoją energię, zamiast wciąż tkwić w więzieniu przeszłości. Ona już była. Jeśli ciągle ją rozpamiętujesz, no to twoja energia tworzy tylko więcej takich samych wydarzeń. Jeśli chcesz coś zmienić, to niech twoja energia tworzy to, o czym marzysz i co jest wspaniałe, a nie to, co było i się nie sprawdziło. Oczywiście to jest bardzo trudne i to z kilku powodów. Choćby dlatego, że twoje ego uwielbia tkwić w znanej przeszłości, no a boi się nieznanego i wszelkich zmian. Podobnie twój mózg i ciało, mając już wkodowane pewne automatyczne reakcje, emocje, myśli i właściwie całe zestawy zachowań, nie są chętne do zmian, bo przecież te wymagają większego nakładu energetycznego, stworzenia nowych sieci neuronowych, przerzucenia mnóstwa danych oraz wielu zmian na poziomie biologicznym. Dlatego tak ego, jak i umysł, no i ciało będą ci mocno przeszkadzać w całym procesie rozwoju i zmiany osobowości. Ale jedynym skutecznym sposobem na całkowitą zmianę życia i rozpoczęcie kreowania tej swojej wymarzonej przyszłości jest no po prostu podejmowanie innych wyborów niż wczoraj, czyli istotna zmiana nawyków i myśli. I musisz wiedzieć, że to będzie na początku proces bardzo niekomfortowy. Wszystko się będzie buntować, będziesz się czuć obco, niezręcznie, pojawi się rodzaj zagubienia i zaatakuje cię pewnie z milion wątpliwości. Twój organizm będzie się przed tymi zmianami bronił, i to nie tylko rękami i nogami, ale też myślami i emocjami. Pojawi się dużo niepewności, bo te zmiany spowodują, że nie będziesz już potrafić tak łatwo przewidzieć przyszłości, bazując na doświadczeniach z przeszłości. Czyli wkroczysz jakby w nową, nieznaną sferę, no i zaczniesz żyć chwilą, tu i teraz. Twój organizm tego na razie nie potrafi, nie lubi i nie chce. Do tej pory w końcu to on kierował całym twoim mocno przewidywalnym życiem. A teraz role się nagle zmieniają, bo to ty zaczynasz kierować. Ty decydujesz, że od teraz przestajesz narzekać. Albo że nie karmisz się trującym żarciem. Albo zamiast leżeć z piwem przed telewizorem, zaczynasz coś trenować, albo czegoś się uczyć, zdobywać nowe umiejętności. Decydujesz, że codziennie rano, a najlepiej też wieczorem, robisz medytację. Że skupiasz swoją uwagę na pozytywnych rzeczach i tak dalej, i tak dalej. I twoje ciało, które od dawna było zaprogramowane do zupełnie innego porządku rzeczy, wariuje, bo musi porzucić wszystkie znane mu stany i robić coś nowego, czego jeszcze nie potrafi i nie ma nawyku. Tak samo umysł, który zna to, co zna, tylko na podstawie wcześniejszych doświadczeń, tego, co jest mu znajome. Więc jeśli nagle wpadasz w to swoje życie i robisz rozróbę, decydując, że teraz prawie wszystko będziesz robić choć trochę inaczej, no to ciało i umysł wychodzą ze znanej im strefy komfortu i bardzo pragną do niej wrócić. Zaczynają cię więc sabotować. Czujesz się gorzej, być może nawet zaczynasz chorować. No i pojawiają się myśli takie deprymujące typu a może zacznę jutro, albo nie nadaje się, albo to na pewno nie zadziała, albo to jakieś brednie w ogóle. Co to jest, nie? Jeśli nie masz dużego samozaparcia, no to ulegasz takim odczuciom oraz myślom, no i wracasz do wcześniejszego życia. Ciało i ego się oczywiście cieszą, bo wszystko wraca do normy. One są w tym swoim znanym, bezpiecznym środowisku, a ty nabierasz błędnego przekonania, że zmiana ci nie służy. Bo przecież w tym starym czujesz się lepiej niż w tym nowym. No tyle, że tak naprawdę to nie czujesz się wcale lepiej, tylko w sposób bardziej znajomy. No i oczywiście nie wiesz, że to wszystko efekt wewnętrznego sabotażu. No, teraz już wiesz. Więc mam nadzieję, że dzięki temu, jak już zdecydujesz się na te zmiany, to nie poddasz się, znając ten mechanizm. Można powiedzieć, że aby skutecznie zmienić swoją osobowość, no i tym samym życie, trzeba doprowadzić do takiej biologicznej śmierci niektórych obwodów w tobie. I choć to może brzmi drastycznie, to dokładnie tak jest. Bo aby skasować nawyki, te autopiloty, które cię do tej pory prowadziły, no albo wciąż prowadzą, trzeba rozbić sporo połączeń między neuronami w twoim mózgu. No i zmienić jego fizyczną strukturę tak, aby zaczął produkować inne hormony i inne chemikalia w ciele. Lub przynajmniej w innych proporcjach niż dotychczas. Bo tylko tak poczujesz inny zestaw emocji generowany przez inny zestaw myśli. A to wpłynie na twoje akcje, reakcje, no i na całe życie.
Tak więc proces takiego pełnego rozwoju osobisto-duchowego, czyli czegoś no niby mistycznego trochę, a sprowadzającego się do zmiany życia na lepsze, tak naprawdę pociąga za sobą wiele innych procesów już takich bardzo fizycznych, czyli biologicznych, chemicznych, hormonalnych czy neurologicznych. Mówiąc tylko trochę w przenośni, musisz zabić część siebie, aby w to miejsce stworzyć coś od nowa, nowego ciebie. I tutaj Joe Dispenza w swojej formule wprowadza pojęcie nieznanego. Czyli, że trzeba wejść w nieznane. Trzeba wejść w coś nowego, w coś, czego jeszcze nie znasz, nie doświadczyłaś, aby zacząć zmieniać siebie. Bo w znanym zawsze będziesz reagować niezmiennie i zachowywać się niezmiennie, tak samo. Ale oczywiście większość z nas boi się nieznanego i czuje się w nim niekomfortowo. Boimy się tego stanu, kiedy nie jesteśmy pewni przyszłości, tak? Kiedy nie potrafimy jej przewidzieć, no bo nie było znanej nam przeszłości, która pozwoli nam coś tutaj przewidzieć. No ale Dispenza zawsze powtarza, i teraz już całkowicie się z nim zgadzam, że najlepszym sposobem, aby przewidzieć swoją przyszłość, jest po prostu jej wykreowanie. Okej, ale jak to zrobić? A tego dowiecie się już w kolejnym odcinku. Nie, spokojnie, żartuję. Przechodzimy do konkretów. Oczywiście sposobów jest wiele i część z nich już tutaj na kanale prezentowałem. No ale dzisiaj o metodzie Dispenzy, więc trzymam się tego wątku. Okej, więc na początek zmieniamy swój poranek. Po pierwsze, starasz się świadomie kreować swoje myśli i zachowania tak, aby nie dać temu automatycznemu pilotowi władzy. Czyli zanim jeszcze zwleczesz się z łóżka, zanim siądziesz przy kawie, zanim, nie wiem, włączysz komputer, tak, weźmiesz prysznic, zasiądziesz na kiblu, zanim weźmiesz telefon do ręki i sprawdzisz wszystkie powiadomienia, połączenia, podłączysz się generalnie do sieci Wielkiego Brata, zanim to wszystko zrobisz, co normalnie robisz po obudzeniu, weź kilka głębokich oddechów i zastanów się, jak chcesz spędzić ten dzień. Nie jak go prawdopodobnie spędzisz, tylko jak chcesz go spędzić, zakładając, że masz nieograniczone możliwości. Zastanów się, jakie myśli chcesz wygenerować, jakie emocje poczuć, jakie schematy, te nawyki stworzyć sobie w mózgu, jakie połączenia neuronowe utworzyć, tak aby to wszystko, co robisz, co w tobie się zadziewa, żeby ci służyło. Wyobraź sobie taką najpiękniejszą wersję tego dnia. Nawet taką odjechaną, totalnie nierealną, przynajmniej tak na zdrowy rozum. Przecież wiesz już, że ten rozum jest bardzo ograniczony i poblokowany, więc pójdź wodze wyobraźni. Pomyśl sobie, że jesteś super szczęśliwym bogaczem, któremu niczego nie brakuje, może robić wszystko, co tylko sobie wymarzy, no a potem wymyśl, co faktycznie robisz w takiej sytuacji. Wyobrażaj sobie serię fortunnych zdarzeń, czas spędzany na przyjemnościach. No, cokolwiek wymyślisz, to już niestety musisz zrobić sam albo sama. Ja ci mogę podpowiedzieć kilka wątków, ale no, ty wiesz doskonale, o czym marzysz, co byś chciała robić. Ale niech to będą same pozytywne, fajne i dające ci radość sprawy. Jeśli spędzisz 10, 15 czy jeszcze lepiej 30 minut na takich marzeniach, wizualizacjach codziennie, to już zaczniesz sobie instalować nowy sprzęt w głowie, tworzyć nowe połączenia w mózgu. Jeśli będziesz to robić codziennie, z pełnym skupieniem, to wzmocnisz te połączenia i utrwalisz. A jeśli trudno ci samodzielnie sobie taką sesję wykonać, bo może tak być, to wykorzystaj naszą medytację poranną na dobry dzień, którą znajdziesz tutaj na kanale. Pomoże ci w taki uporządkowany sposób cały ten proces ogarnąć. Po mniej więcej 3 tygodniach takiego codziennego rytuału ten nowy hardware zacznie się stawać automatycznym programem, czyli nowym twoim nawykiem. I zauważysz, że coraz łatwiej i bardziej automatycznie zaczynasz poranek właśnie w taki sposób. Nie będzie się trzeba już tak bardzo skupiać na tym, co sobie wyobrażasz, na tych myślach, bo pojawi się nowy, automatyczny głos, powiedzmy, w twojej głowie, który zacznie ci mówić, że czeka cię wspaniały dzień, że możesz właściwie wszystko, no i że jest cudownie. Stopniowo rozszerzaj te ćwiczenia i stosuj je również w trakcie całego dnia. Im częściej,
tym lepiej. Właściwie nie ma limitu. A po jakimś czasie zauważysz, że coraz częściej myślisz pozytywnie, a te stare schematy myślowe typu nie da się, ale jest przejebane, na pewno się coś zepsuje, muszę coś zrobić i tak dalej, zaczynają słabnąć, aż kiedyś całkiem znikną. Im więcej ćwiczysz, im więcej wyobrażasz sobie siebie w roli takiej szczęśliwej osoby, która może wszystko, im częściej i dłużej pod zamkniętymi powiekami odgrywasz rolę kogoś, kim mógłbyś być po otwarciu tych oczu, tym więcej instalujesz sobie nowych, korzystnych automatyzacji. Oczywiście wymaga to dużego skupienia, obecności, świadomości. No ale jak to mówią, praktyka czyni mistrza. Więc po jakimś czasie, który jest dosyć indywidualny, zacznie ci to wychodzić naprawdę świetnie. I nauczysz się doskonale wizualizować wymarzoną przyszłość, a przy okazji również inne rzeczy w swoim życiu. Jeśli bowiem mocno skupiasz się na wyobrażaniu sobie czegoś, tak bardzo mocno intensywnie, to twój mózg nie widzi różnicy między tym a rzeczywistym doświadczeniem. I zaczyna odpalać właściwie całą biologię, dokładnie tak, jak gdyby to wyobrażane wydarzenie faktycznie miało miejsce. Zaczynasz więc tak fizycznie, dosłownie fizycznie i biologicznie zmieniać swój mózg i właściwie całe ciało, tak jak gdyby to wymarzone, zwizualizowane życie, no już się działo w tym momencie. I właściwie ten mechanizm jest już od dawna znany w psychologii i nazywa się modelowaniem zachowań. Ale Joe Dispenza zastosował go w całkiem nowy, w innowacyjny sposób. Cały sekret polega jednak na tym, że nie można poprzestać tylko i wyłącznie na myśleniu. Metoda ta będzie skuteczna tylko i wyłącznie wtedy, powtarzam, tylko i wyłącznie wtedy, jeśli poprzez te wizualizacje, wyobrażenia i marzenia sprawisz, że nie tylko pomyślisz o tej pięknej przyszłości, ale również poczujesz się, całym ciałem poczujesz się tak, jakby ona się już zrealizowała, jakbyś już w niej był. No i to jest już znacznie trudniejsze, bo cywilizacja dosyć skutecznie zabiła w nas zdolność do takiego świadomego przeżywania tego, co wymyślimy, zwłaszcza jeśli nasz logiczny umysł twierdzi, że to nie jest prawda. Jeśli macie małe dzieci, to zapewne wiecie, jak łatwo jest takie małe dzieci wkręcić w dowolną historię, choćby totalnie nierealną, i one wchodzą w to właściwie nie tylko myślami, ale całymi emocjami, całym sobą, tak? Jak się w coś bawią, to przeżywają to tak, jakby to było absolutnie prawdziwe. No i właśnie coś takiego warto sobie przypomnieć, wydobyć gdzieś tam spod masy programowań i ograniczających przekonań i zacząć się autentycznie jarać własnymi wyobrażeniami. Wtedy faktycznie poczujesz to wszystko, co sobie wyobrażasz. To nie jest proste, ale praktyka pozwala na dojście naprawdę do mistrzostwa. Bo tylko wtedy, jeśli i poczujesz, i pomyślisz, to wyślesz w pole kwantowe taką spójną informację. I tylko wtedy twój ślad energetyczny będzie faktycznie przyciągał te wyobrażone wydarzenia. No i tylko wtedy zaczniesz faktycznie kreować tą swoją piękną przyszłość. Czyli mówiąc inaczej, nie czekasz, aż coś na zewnątrz ciebie się zmieni, aby wtedy dopasować do tego swoje myśli, samopoczucie i działania. Nie czekasz na uzdrowienie, aby poczuć wdzięczność albo pełnię. Nie czekasz na nowego partnera, aby poczuć miłość. Nie czekasz na dyplom studiów, aby poczuć się lepszym. Nie czekasz na sławę czy komplementy, aby poczuć się docenionym. I tak dalej, i tak dalej. To jest stary model twojego działania, twojego życia, który polega na skutku następującym po przyczynie. Taka zwykła fizyka newtonowska. To jest model, w którym ciągle właściwie wychodzisz z poczucia braku. No i w efekcie ten brak od życia wciąż otrzymujesz. Czyli czekasz, aż coś się zmieni w twoim otoczeniu i dopiero jak to się zmieni, to to coś ma uczynić cię szczęśliwym, odebrać poczucie pustki czy jakiegoś braku. No i większość ludzi spędza tak całe życie, czekając na tą zmianę, która nigdy nie nadchodzi. Stajesz się wtedy niewolnikiem okoliczności, taką ofiarą losu, można powiedzieć. Wiem, co mówię, bo byłem taką ofiarą losu przez 30 parę lat. W nowym życiu i z nową osobowością i zgodnie z fizyką kwantową, to ty tworzysz skutek, który poprzedza przyczynę, a właściwie przyciąga tą przyczynę. To ty generujesz myśli, emocje i zachowania, które przyciągają do twojego życia dokładnie to,
co czujesz, kim jesteś i jaki jest twój ślad energetyczny, czyli jakby cały taki... No i słowa mi zabrakło. Ślad energetyczny. Zatem, kiedy czujesz wdzięczność i pełnię, to zdrowiejesz. Kiedy czujesz, co ja tam mówiłem, miłość, tak? Kiedy czujesz miłość do siebie, do świata, to bez problemu znajdujesz partnera, który tą miłość będzie odwzajemniał. Kiedy czujesz swoją wartość, to nie potrzebujesz komplementów, chociaż akurat wtedy je dostajesz. I tak samo nie potrzebujesz studiów, aby robić to, co kochasz, no albo zdobywasz ten papier wtedy bez żadnego problemu. Kiedy siebie docenisz, to przyciągasz tym ludzi i możesz bez problemu stać się sławny albo powszechnie lubiana. Ale tego wszystkiego nie da się dokonać bez zmiany swoich przekonań, ponieważ to one trzymają nas w czymś w rodzaju hipnotycznego stanu, transu, w którym wierzymy, że coś musi się wydarzyć najpierw, abyśmy mogli poczuć się lepiej teraz. Dispenza, a my w ślad za nim i naszymi doświadczeniami, chcemy pokazywać, że jest dokładnie odwrotnie. Że to w momencie, gdy świadomie tworzysz odpowiednie myśli i generujesz adekwatne emocje, no i jeszcze robisz to w pełnym skupieniu, a przynajmniej na początku, dopóki nie stanie się to automatycznym nawykiem, to wtedy twoje ciało zaczyna wierzyć i zachowywać się tak, jak gdyby już teraz żyło w tej wymyślonej przyszłości. No i zaczynają dziać się biologiczne, fizyczne i chemiczne zmiany, o których już trochę mówiłem, a które Dispenza wielokrotnie potwierdził badaniami. Czyli zmieniasz strukturę swojego mózgu, odpalasz inne obwody elektryczne, odpalasz inne obwody chemiczne, rozwalasz stare wiązania neuronowe, no i zmieniasz swoją osobowość. Jak to mówi Dispenza, wychodzisz z nałogu bycia sobą. Programujesz się na nowo. Tyle, że tym razem dokładnie tak, jak tego chcesz. Tak, aby te nowe programy i schematy działały na twoją korzyść, a nie zgubę. No bo my zawsze działamy na schematach, nawykach. To się nie zmienia. Natomiast nowe programy działają tak, jak chcesz i ty przejmujesz pełną kontrolę nad swoim życiem. Można by nawet powiedzieć, że zapamiętujesz w ciele i umyśle tą swoją wymarzoną przyszłość. Dokładnie tak samo, jak pamiętasz całą swoją przeszłość. Tyle, że nie trenujesz już rozpamiętywania przeszłości, no i podejmowania decyzji na tej podstawie, za to trenujesz wymyślanie nowej przyszłości i podejmowanie decyzji na jej podstawie. Czyli zaczynasz myśleć, czuć i zachowywać się zupełnie inaczej niż wcześniej. A ten nowy, pogłębiający się stan bycia sprawia, że po pierwsze, coraz lepiej i dokładniej widzisz te swoje wszystkie stare, ograniczające cię schematy, no i tym łatwiej je rozpuszczasz, czy tam usuwasz. A po drugie, coraz lepiej widzisz, jak to nowe podejście wpływa na ciebie i na świat wokół ciebie. I dostajesz takiego kopa motywacyjnego, aby to robić jeszcze mocniej, jeszcze częściej, jeszcze głębiej. Wiesz, nagle wszystko zaczyna ci się układać, coraz rzadziej doświadczasz pecha i nieprzyjemnych sytuacji, coraz mniej spotykasz jakichś toksycznych, wkurzających czy agresywnych ludzi. Twoje pomysły nagle zaczynają się realizować i to najczęściej w nieoczekiwany albo niespodziewany sposób. Marzenia się realizują. I coraz mocniej widzisz, że to nie jest jakiś łód szczęścia, tylko to jest właśnie efekt tej twojej czasem ciężkiej, czasem żmudnej pracy, tych twoich zmian. I wtedy przechodzisz na wyższy poziom. Bo nie dość, że masz już pewność, że to działa, a to daje dużo większą motywację, no to jeszcze już wiesz, jak to robić, już masz schemat, masz formułę. I w gruncie rzeczy to jest właściwie cała podstawa formuły Joe Dispenzy. On oczywiście tłumaczy cały proces znacznie dokładniej, no bo sama część teoretyczna kursów formuły trwa chyba prawie 8 godzin, jakoś tak. Pokazuje badania, objaśnia wykresy, tłumaczy funkcje fal mózgowych. No i dużo jest takiego naukowego stafu. Ja to chcę pokazać w pigułce, więc oczywiście muszę stosować skróty, uproszczenia. Nie mogę też ze względów licencyjnych pokazywać wyników badań Dispenzy. Ale jeśli chcecie sobie poczytać, to na jego stronie joedispenza.com w zakładce Proof jest sporo materiałów. Oczywiście mocno polecam też cały kurs Dispenzy Formuła,
który w ogóle od pewnego czasu jest już też dostępny po polsku. My z Gosią robiliśmy jeszcze wersję angielską, jak polskie jeszcze nie było, no ale teraz już macie ten komfort, że jest dostępna w języku polskim. Chociaż szczerze mówiąc, wolę słuchać dyspensy bezpośrednio, no ale to zależy oczywiście od znajomości języka angielskiego. No dobra, to na koniec pora jeszcze na kilka technik, które wspomagają cały ten proces zmian i pomogą wam zrobić to łatwiej, szybciej, być może przyjemniej, być może sprawniej. Joe Dispenza bazuje tutaj przede wszystkim na medytacjach. Tyle, że nie takich dowolnych, tylko dosyć konkretnych. Są to wszystko medytacje prowadzone, które po pierwsze trenują wyciszanie umysłu. No i myśli, ale to jest powiązane. I taki efekt da ci właściwie każda medytacja relaksacyjna. Choćby na przykład nasza sesja ukojenia, która jest dostępna na jaklepiejżyć.pl. A po drugie, no to jest jakby baza, ta podstawa. A potem, jak już nauczysz się wyciszać te myśli, to mamy, Dispenza tworzy specjalne medytacje, które odłączają cię od ciała i od wszystkich materialnych wymiarów. Wprowadzają cię w stan takiego bycia... Dispenza nazywa to no one, nowhere in no time, czyli po naszemu bycie nikim, nigdzie i nikiedy, czyli poza czasem. Generalnie chodzi o to, aby w takiej medytacji odłączyć się od wszystkich znanych nam aspektów rzeczywistości tej materialnej, czyli właśnie od ciała, od miejsca, w którym jesteś, od czasu, czyli od przeszłości i przyszłości. I wtedy w takim stanie trenować świadomość po prostu w byciu. Takie bycie nigdzie i jednocześnie wszędzie pozwala nam podłączyć się do pola kwantowego, tej inteligentnej energii i zaobserwować, chociaż może bardziej odczuć, to pole nieograniczonych możliwości, tak? Tą właśnie inteligentną energię wszechświata, która jest źródłem wszystkiego i wszystko łączy. Ten stan, no to jest dla nas coś nieznanego, ale jednocześnie coś bardzo komfortowego, coś bardzo cudownego, często wręcz nawet ekstatycznego. Więc to najlepsza metoda, aby trenować bycie w nieznanym. Kurs Dispenza zawiera 5 takich medytacji, z których każda kolejna wchodzi w temat jakby głębiej i dorzuca kolejne klocki, kolejne etapy wtajemniczenia. Czyli najpierw tylko sobie odpływamy w tu i teraz, aby tak oswoić się z tym stanem. Potem staramy się odłączyć od ciała, od miejsca i czasu. Potem dodajemy do tego jeszcze koherencję mózgu, czyli wpływamy na taką zmianę fal mózgowych, tak żeby wszystkie części mózgu zaczęły pracować synchronicznie, nie uderzamy mikrofonu. Jeszcze później dodajemy koherencję serca, czyli harmonizujemy pracę serca z mózgiem i całą resztą ciała. No a ostatnia medytacja wprowadza już ten właściwy proces zmian, czyli najpierw analizę aktualnych schematów programów, a potem usuwanie ich i tworzenie nowych. Jak więc widzisz, ten kurs Dispenzy to właściwie jest proces, który krok po kroku prowadzi cię za rączkę do tego celu. Ale warto pamiętać, że to wciąż są tylko narzędzia, a całą pracę, nawet z ich pomocą, musisz wykonać ty. Dlatego można taki sam efekt osiągnąć też innymi narzędziami, innymi medytacjami. Na przykład sam Dispenza bardzo zaleca serię swoich medytacji BOTEC, czyli z angielskiego to jest skrót od Blessing of the Energy Centers, a to jest nic innego jak medytacje synchronizacji centrów energetycznych. Jedną taką wspólną dla wszystkich centrów znajdziecie na przykład u nas na kanale. Gdybyście chcieli, to mamy też medytację koherencji serca, też na kanale. A jeśli chcecie popracować z każdym z centrów osobno i tak bardziej konkretnie, bardziej głęboko, intensywnie, to w naszym kursie z kolei Medytownik Energetyczny znajdziecie cały pakiet narzędzi do takiej pracy z centrami. Te centra z kolei są mocno powiązane z uwalnianiem kumulowanych latami emocji, które gromadzą się jako energia właśnie w czakrach, no ale też w pamięci komórkowej ciała i powodują często napięcia, różne dolegliwości, choroby, albo potrafią trzymać nas w stanie permanentnego stresu. Najczęściej kumulujemy złość, nieco rzadziej emocje takie stojące za gniewem, czyli strach na przykład albo wstyd. I samo ich uwolnienie potrafi już w dużym stopniu wpłynąć na nasze życie, nawet bez tej całej pozostałej pracy, o której dzisiaj opowiadam. Skoro już jesteśmy w tym temacie, to niedawno skończyliśmy pracę nad medytacją o nazwie Sesja Uwalniania Złości, która jest oparta na bardzo, bardzo skutecznej metodzie Louise Hay,
i pomaga nie dość, że uwolnić poblokowaną złość, taką zgromadzoną latami, to jeszcze odnaleźć jej ukryte pokłady. Bo często jest tak, że sami nie uświadamiamy sobie nawet, ile tej złości trzymamy w sobie. No i do jakich osób? Metoda Louise Hay pomaga dotrzeć do podświadomości, wydobyć z niej te ukryte pokłady złości i uwolnić je, ale jednocześnie z wybaczeniem tym winowajcom. Czasami są to zaskakujące osoby. Ludziom podczas tej medytacji pojawiają się ludzie, o których dawno zapomnieli, a okazuje się, że cały czas chowają do nich jakąś urazę, jakąś złość. I to jest bardzo oczyszczające, dlatego bardzo polecam. Sesję tą znajdziecie u nas w sklepie Na Jak Lepiej Żyć, podobnie zresztą jak kurs pracy z centrami. Te dwa narzędzia bardzo mocno wspomogą, albo mogą wspomóc pracę nad zmianami, no tym bardziej, że teraz, po tych dwóch odcinkach podcastu, macie już znacznie lepszą wiedzę na temat całego procesu. Wiecie więc, czego szukać w sobie, co zmieniać, a to bardzo, bardzo ułatwia pracę. Planujemy też w niedalekiej przyszłości stworzyć naszą wersję tej medytacji odłączającej od ciała, miejsca oraz czasu. Ale wcale nie musicie czekać, ponieważ podobnych, świetnych narzędzi medytacyjnych znajdziecie sporo. Choćby u naszego przyjaciela Mediteusza na kanale, który poza medytacjami również bardzo fajnie dzieli się super wiedzą. Więc gorąco zachęcam. Wszystkie linki do rzeczy, o których mówiłem, oczywiście znajdziecie w opisie. No dobra, a co poza medytacjami? Dispenza stosuje właściwie prawie wyłącznie medytację, choć znajdziecie tam również taką dosyć specyficzną sesję oddechową, która ma na celu aktywację szyszynki. Dlaczego szyszynki? Dlatego, że Dispenza odkrył, że szyszynka jest czymś w rodzaju naszej anteny, która łączy nas z tym polem kwantowym, polem informacji czy inteligentną energią. I taka aktywacja szyszynki ułatwia głębsze, czy nawet bardzo głębokie wejście w medytację i podłączenie nas jakby do tego źródła, źródła wszystkich informacji, tak? Źródła całej energii. Ja na podstawie wspólnego z Gosią doświadczenia mogę generalnie polecić sesje oddechowe, bo to doskonałe narzędzie do wchodzenia w tu i teraz i takie właśnie odłączanie się od ciała. Niby śledzisz oddech, który jest częścią twojego ciała, ale to pozwala ci się od tego ciała odłączyć. Odłączyć się od przeszłości. No a dodatkowo takie sesje oddechowe mają też zbawienny wpływ na nasz organizm od strony już czysto biologicznej. Zresztą u nas na kanale znajdziesz też obszerny wywiad z Martinem Petrusem, który jest uczniem Wima Hofa i generalnie świetnym specjalistą od oddechów. Ten wywiad bardzo fajnie wprowadzi cię w świat świadomego oddechu, oczywiście jeśli jeszcze jest to dla ciebie nowość. Tak czy siak warto obejrzeć. A jeszcze z ciekawostek, skoro już tak opowiadam, to pracujemy nad medytacją, której integralną częścią będzie właśnie sesja oddechowa. Więc za jakiś czas takie ciekawe i mam nadzieję skuteczne narzędzie też się tutaj u nas pojawi. Co jeszcze? Możesz też oczywiście praktykować jogę albo mantry i za ich pomocą również wprowadzać zmiany. Możesz też wykorzystywać takie bardziej psychologiczne ćwiczenia na koncentrację na przykład, czy nawet sesję z dobrym psychoterapeutą. To też wszystko zadziała. Generalnie każda technika, która rozwija umiejętność uważności, koncentracji, świadomości, no i pozwalająca na wgląd w siebie, będzie tutaj pomocna. Ale najważniejsza jest świadomość, twoja świadomość tego, co chcesz zrobić i jak, oraz regularna praktyka. Żadna medytacja, oddechy czy joga nie załatwią tego za ciebie. To są tylko narzędzia wspomagające. Jeśli więc oczekujesz ode mnie, że podam ci konkretny przepis, że o 4:44 trzeba zrobić 15,5 przysiadu z małym palcem prawej ręki w lewym uchu, a następnie wykonać przewrót, nie wiem, w przód z wciągniętymi policzkami, po czym podskoczyć, splunąć dwa razy przez lewe ramię i już, pstryk, twoje życie od tej chwili będzie zupełnie inne, no to znowu cię rozczaruję. Nie ma takiego przepisu i nie ma magicznej tabletki. Każdy z nas jest inny, ma inne doświadczenia, inne przekonania, inne schematy, inne programy, inne traumy, inne wierzenia, no inny mózg, inne DNA, po prostu inne życie. Nie ma więc jednego uniwersalnego szablonu, który się sprawdzi u każdego. Tylko ty możesz zaobserwować i odkryć to, co u ciebie działa na twoją niekorzyść.
Ja mogę oczywiście próbować cię nakierować, wyjaśnić mechanizmy, teorie, czy podrzucić narzędzia. Ale tylko ty możesz zmienić swoje życie. Na przykład poprzez te 3 kroki, o których mówię w tych obu odcinkach. Pamiętasz, jakie to 3 kroki? Może tak dla podsumowania na koniec. Krok pierwszy. Poznanie teorii oraz mechanizmów stojących za naszym funkcjonowaniem w życiu. No, czyli dokładnie zawartość odcinka pierwszego. Krok drugi. Obserwowanie siebie i uświadomienie sobie tych teoretycznych mechanizmów. Jezu, jak ja dzisiaj biję ten mikrofon. Przepraszam cię bardzo. Już postaram się cię nie bić. Co ja mówiłem? Uświadomienie sobie, odkrycie i uświadomienie sobie tych swoich schematów, ograniczających przekonań, negatywnych myśli i odczuć, czy wzorców zachowań. I zobaczenie, jak one u ciebie działają, na czym polegają i jakie reakcje wyzwalają. No a krok trzeci to zmiana wszystkiego, albo przynajmniej sporej części tego, co odkryjesz w kroku drugim. I widzisz, sama metoda nie ma tu już jakiegoś większego znaczenia. Jak to, aby w ogóle zmieniać. Od samiutkiego rana, przez cały dzień, aż po wieczór. A może i w nocy, jak ktoś jest nocnym markiem, tak jak ja. Obserwować i zmieniać. Jeśli na przykład lepiej od medytacji, czy oddechów, czy jogi, pomogą ci w tym, no nie wiem, żółte karteczki, tak? Przypominające żółte karteczki porozwieszane po całym domu, po całym miejscu pracy, po całym samochodzie, to super, stosuj karteczki. Jeśli załatwi to aplikacja w telefonie, w której sobie co 15, 30 czy tam 60 minut ustawisz przypomnienia, które zwrócą twoją uwagę na to, co akurat myślisz, jak reagujesz i co robisz, to też super. Stosuj aplikację. Jeśli znajdziesz jeszcze inny sposób na takie świadome zwracanie uwagi na schematy, na programy, które rządzą czy rządziły do tej pory twoim życiem, no to go stosuj. Ale jeszcze raz powtórzę, bo to naprawdę musi wybrzmieć. To ty masz pełny wpływ na twoje życie. Nie okoliczności, nie inni ludzie, nie rządy, nie media, nie banki, nie regulaminy, nie twoi rodzice czy dzieci, nie ja, nie Joe Dispenza. Ty. I aby cokolwiek zaczęło się w tobie i w twoim życiu zmieniać, no to potrzebujesz po pierwsze świadomości tego faktu i uwierzenia, że tak jest. Albo co najmniej założenia, że tak może być. A po drugie, potrzebujesz zacząć faktycznie i systematycznie zmieniać swoją osobowość. Dowolną metodą. Taką, która z tobą rezonuje najlepiej. Albo kilkoma naraz. Eksperymentuj, próbuj, bo to nie o metodę chodzi, ale o zmianę twojego podejścia do życia, do siebie i do innych. O wzięcie odpowiedzialności za własne życie i nauczenie się tworzenia go takim, jakie po prostu chcesz mieć. Zamiast bycia ofiarą losu, okoliczności albo innych ludzi. To takie proste, a jednocześnie takie trudne. Wiecie, tak naprawdę chodzi o to, aby dotrzeć do prawdziwego siebie. Aby przez te wszystkie warstwy schematów, programów, ograniczających przekonań, wpojonych poglądów i wyuczonych ról czy masek, dogrzebać się do tego prawdziwego siebie. Bo tylko tam znajdziesz prawdziwe szczęście, głębie, spełnienie, miłość i, no i właściwie wszystko, czego większość ludzi na świecie szuka bezskutecznie na zewnątrz. Ta prawdziwa zmiana polega na dokopaniu się do swojego wewnętrznego dziecka i wypuszczenia go z klatki tych wszystkich ograniczających łańcuchów, które nabywamy i zakładamy sobie, czy ktoś nam zakłada, idąc przez życie. Na uświadomieniu sobie, że przeszłości już nie zmienisz, więc nie ma sensu się nią katować albo ciągnąć jej za sobą niczym kula u nogi. Przyszłość możesz za to zmieniać dowolnie, więc skup się na niej i to o nią zadbaj, zmieniając myślenie, reakcje, uczucia i działania. Joe Dispenza pokazuje to wszystko w sposób taki bardzo ścisły, bardzo naukowy. I na przykład do mnie to fajnie przemawia. Ale jak się temu przyjrzeć tak szerzej, to każdy nauczyciel duchowy w swojej istocie mówi właściwie o tym samym. Choćby nasz ukochany Eckhart Tolle, który uczy też, że poprzez skupianie się na myślach i emocjach, no tracimy kontakt z rzeczywistością i trudniej jest nam cieszyć się teraźniejszością.
Tole również zachęca do skupienia się na doświadczaniu chwili obecnej, tu i teraz, tej świadomości i uważności, aby odnaleźć spokój i szczęście. I Tole również uważa, że przez zrozumienie i kontrolowanie naszych myśli możemy odzyskać kontrolę nad naszym życiem i osiągnąć jakiś taki trwały spokój i radość. Idźmy dalej. Budda, który również uważał, że myśli są jednym z głównych źródeł cierpienia i niezadowolenia w ludzkim życiu. Przecież według buddyzmu nasze myśli są jednym z czterech składników cierpienia, a pozostałe trzy to uczucia, ciało fizyczne i doświadczenia zewnętrzne. Budda uważał, że nasze myśli są silnie związane z naszymi emocjami i naszym zachowaniem. Kontrola jest kluczowa dla osiągnięcia spokoju i szczęścia. Widzicie? To samo. Dla osób wierzących może być też zaskoczeniem, że Jezus nauczał o kontrolowaniu myśli i emocji. Przecież wiele cytatów z Ewangelii sugeruje, że nasze myśli i słowa są właśnie ważne, ponieważ mogą wpływać na nasze zachowanie, na nasze relacje z innymi ludźmi. Jeśli dobrze pamiętam, to w Ewangelii chyba świętego Mateusza Jezus mówił, że złe myśli rodzą złe czyny, a dobre myśli rodzą dobre czyny. Czyli znowu mamy to samo. Nawet Mahomet, założyciel islamu, nauczał o kontrolowaniu myśli i emocji. W Koranie też znajdziecie wiele takich adekwatnych zapisów. Z tego co pamiętam jest taki, nie wiem czy dobrze to przytoczę, ale coś w rodzaju, że kto opanuje swoje myśli oraz emocje, ten osiągnie sukces. No i w wielu pewnie innych religiach też by się coś takiego znalazło. Więc można śmiało powiedzieć, że ludzie już od tysięcy lat mają dostęp do nauk, które podkreślają ważność kontrolowania tych naszych myśli i skupiania się na pozytywnych i dobrych rzeczach. No a jednak jakimś cudem wciąż nasz świat pędzi na złamanie karku na tych automatycznych i niekontrolowanych, a bardzo szkodliwych programach myślowo-emocjonalnych. W dalszym ciągu to ego rządzi na ziemi, a nie uważność czy świadomość. Popatrzcie na polityków, popatrzcie na celebrytów. Pytanie więc, czy ty też chcesz tak pędzić ku swojej zagładzie? No czy może wolisz odłączyć się od tej masy szalonych kamikadze i na spokojnie i na swoich warunkach rozpocząć, no mogę śmiało powiedzieć, największą przygodę twojego życia? Ja mam nadzieję, że to drugie. Powodzenia. A teraz, na koniec, mam jeszcze przekaz specjalnie dla twojego ego, więc ty nie słuchaj. Absolutnie nie subskrybuj tego kanału, nie udostępniaj znajomym i nie oglądaj innych odcinków podcastu, bo może się to skończyć utratą kontroli nad twoim człowiekiem. No i nie wciskaj łapki w górę, bo to od razu i automatycznie zmniejszy ilość ego w ego. Pod żadnym pozorem nie pisz też komentarza pod filmem, bo wtedy może się zacząć proces twojego znikania. No chyba, że będzie to jakiś niemiły i niepochlebny komentarz, taki dowalający. Wtedy mocno urośniesz. Koniec przekazu. Ciekawy jestem, ile dostanę komentarzy od ego. Dzięki serdeczne za obejrzenie do końca. Cudownego dnia, wieczoru lub nocy, bo nie wiem kiedy to oglądasz. No i do zobaczenia.